Halo, halo, witam was widzowie w kolejnym odcinku i w kolejnej codziennej dawce cringe'u, śmiechu, żenady, smutku, szczęścia, lagów, płynności, rozgrywki, skilla oraz kurwa autyzmu. Także kolejny odcinek z gierki, a wiem dlaczego laguję i mam 20 FPS-ów. No tak, widzowie, witam was w tym kurwa codziennym kociołku Panoramixa. Co widzowie, jak już tu jesteś, to możesz zostawić lajka. Ja to widziałem, co to jest. No to na. A propos kociołka Panoramixa, jak to się kurwa zgrało? Przysięgam wam, że nie wiedziałem o tym, że tu jest taka postać. Ale wiem, co ona mówi. A propos Panoramixa. Zobaczycie. Trochę dziwne o co mi chodzi. To jest dobre. Posłuchajcie. Wyglądam jak drwal. Widziałeś kiedyś drwala z takim toporem? Właściwie to nie. Mam nadzieję. Jestem. A właściwie. Tak, był na, 9, na 100% to jest. Nadal pobieram pensję, ale katem zwać się już nie mogę. Tak dawno nie wykonałem żadnej porządnej egzekucji. Mało kto popełnia to. Poczekajcie chwilę. Kwalifikujące się pod topór. Większość przestępców trafia do Górniczej Doliny, więc jestem na niewymuszonym urlopie. Jednak wojna kiedyś się skończy. A wtedy całe to ścierwo trafi pod moje ostrze. Jak to jest być katem? Dobrze? Jak to jest być katem? Dobrze? Nie ma także dobrze. Nie ma także dobrze czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co sobie w tej pracy najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, gdy sobie nie radziłem. Co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia u innych. Ja miałem szczęście, ponieważ to znalazłem. Wielu ludzi pyta mnie, jak ja to robię? Skąd nie no kurwa, jaki timing idealny, że dzisiaj tak zacząłem odcinek. Umiłowanie życia, wiedza o tym, że jeden fałszywy ruch może na mnie zmarnować. Dzięki temu mogę z dnia na dzień zmienić swój tryb. I tak jak kiedyś ścinałem ścierwo, tak teraz mogę zmienić zawód i zostać tym, no, drwalem. Ale się słucha. Trzymaj głowę na karku, chłopcze. To takie nasze małe zawodowe powiedzenie. Nieważne. Dawaj najpierw Mieszka. Nie no. Chcę cię spytać jeszcze. Długo już pracuję. Ale chciałem już pogadać, bo kurwa jak się zajebiście zgrało. Przysięgam, że ja tego nie ustawiłem. Tak sobie pomyślałem, że tak chcę zacząć odcinek, że kociołek nasz Panoramixa i akurat kurwa z Asterixa i Obelixa chłopa spotkałem. U starego Gregora. To były czasy. Potrafił jednym uderzeniem ściąć trzy głowy na raz. Ech, przypomniała mi się moja pierwsza egzekucja. Skazaniec był piratem, zwykłym opryszkiem. Do dzisiaj pamiętam, jak mi się ześlizgnęła ręka. Nie uderzyłem go nie w szyję, a w plecy. Miałem szczęście, że umarł od razu, bo by mnie chyba wyrzucili na zbity pysk. A tak, tylko obniżyli mi pierwszą zapłatę. Wtedy jeszcze płacono od egzekucji. Tyle ich było. Zabiłeś kiedyś kogoś sławnego? Jakie pytanie w ogóle? Ja nie zabijam. Tylko wykonuję legalne wyroki władzy. Jestem jej przedstawicielem. Przepraszam, nie chciałem. Adolf H. Nie masz za co przepraszać. 1939. Musisz się jeszcze sporo nauczyć. A co do sławnych skazańców, to trochę się ich przewinęło. Jack Ryżobrody, chociażby. Straszliwy sukinsyn. Siał postrach na tych morzach przez kilkanaście lat. Podpalał wioski, napadał na statki, nawet czasami robił zasadzki na karawany w środku lądu. Straż ujęła go w burdelu, gdzie ze swoimi oficerami przepijał majątek. Dureń. Wszyscy poszli wprost pod mój topór. 200 sztuk złota mi za nich wpadło. To były czasy. Tyle złota, co wtedy, to za jednym zamachem nigdy nie dostałem. Nie ma także dobrze czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Hej, ty. Ludzi, którzy podali mi pomocną młody? Dłoń. Nie widzisz, że ja to kurwa na pamięć nawet. To mój ulubiony fragment z Asterixa i Obelixa. Może będę mógł pomóc. O co chodzi?
mógł... Chociaż w sumie... Młody jesteś, rozsądny. Jak ci się zapłaci, to pewnie wykonasz zadanie w... Ani już nie młody, ani nierozsądny, Sadek. Muszę tylko poznać szczegóły. To oczywiste. Najchętniej opowiedziałabym ci wszystko już tutaj, ale myślę, że jak rozwiążemy sprawę w koszarach, to będę miała mocne wsparcie prawne w, powiedzmy, dążeniu do celu. Tak, z pewnością. W takim razie... Idziemy do koszar. O kurwa, honor robotnika mam misję. No to jakieś dymy się działy, dobra, chodźmy. Chodźmy za nimi. Nie no, nadal mnie to rozpierdala, ty. Ja widziałem tą ciekawostkę. Nawet, bo ja sobie czasem patrzę po Redditach, czasem sobie patrzę oczywiście po YouTubku i zastanawiam się, czy nie nagrać po prostu ciekawostek z Goticzka, z Kronik Myrdany, tajemnice i ciekawostki. Powiedziałem, że twórcy gry no nie szczędzili takimi fajnymi nawiązaniami i to jest super. Tam jak w Wiedźminie też było chyba całkiem sporo takich nawiązań do polskiej kultury, to w tym w Gotiku, tym modzie też jest, a że ten mod... No niczego sobie, na pewno dużo pracy zostało poświęcone, to myślę, że można by było gdzieś tutaj obadać. Tajemnice. Czemu ma napisane 8% zużycia GPU? Coś mnie tu nie gra. Coś chyba mnie się zbugowało, będę musiał odświeżyć. Ty, ale daleko te koszary? Ja tu chciałem misję robić, pogadać coś z widzami, zadymić coś, poddymić. Nie ma tak, że daleko, albo że niedaleko. A, tu są koszary. No dobra. O kurwa. No, klasyczne postacie z Gotika, no. Tak to właśnie wygląda. Szczególnie w tym Gotiku 1, ten Gord zajebany. Już go nie zapomnę do końca życia. Co się dzieje? Proszę o dokładne opisanie problemu. Nie. No, oczywiście, już spieszę z wyjaśnieniami. Nazywam się Ramona i przybyłam ostatnio do tego zacnego... Wydawałoby się, portu, żeby sprzedać swój towar, nawiązać nowe kontakty handlowe, poszerzyć asortyment o tutejsze produkty. Pomijam już problemy wywołane ostatnimi edyktami, przez które straciłam prawa do własnego statku i nie mogę wrócić do domu. Toczymy wojnę. Muszą być niedogodności. Rozumiem. Ale wszystko, co przywiozłam, było przenoszone na brzeg za pomocą dźwigu portowego. Na pewno kojarzycie. Prosiłbym o konkrety. Ale fajna jest taka scena, że w trzech gadamy. Spoko to jest. Do czasu, kiedy po przerwie moi robotnicy odkryli, że dźwig został uszkodzony. Nawet szczerze mówiąc, nie kojarzę, żeby w Gotiku było coś takiego, że byliśmy w trzech, rozmawialiśmy w postaciami. To jest coś małego, ale coś fajnego. Uniemożliwiło im to dalszą pracę. A ja jako kurwa prawnik. Bardzo ją spowolniło, a zależy mi na czasie. Czym dłużej towar przebywa na statku, tym mniej cierpliwości mają tutejsi urzędnicy. Jeszcze chwila i zarekwirują moje dobra. Żeby wyrobić się przy pierwotnych założeniach czasowych, musiałabym wynająć dodatkową ekipę robotników. Przenoszenie towaru ręcznie trwa bardzo długo, a w dodatku wszyscy narzekają na utrudnione warunki pracy i żądają podwyżek. Doprawdy, dla mnie to prawdziwy koszmar. Skąd pewność, że został uszkodzony? Sprawdziłam osobiście. Brakuje w nim części koła zębatego. Mówiąc konkretnie. A co ja mam w ogóle z tym wspólnego? Halo. Było widać po sąsiadujących elementach. Wykonanie nowego koła, pasującego do reszty, to zajęcie bardzo czasochłonne i drogie. Rozumiem. Przy takim opóźnieniu dodatkowe koszty mogą mnie zrujnować. Pora przejść do samego sedna sprawy. Mianowicie... O kurwa, powiedz, że ja? Kto to zrobił? To ci, którzy stoją tu z tyłu? Tak, dokładnie. Nie mam nawet cienia wątpliwości, że to właśnie oni są odpowiedzialni za ten haniebny sabotaż. Masz na to dowody? Niestety, rzeczowych dowodów nie mam, jednak ręczę słowem, że nie kłamie. Oskarżanie niewinnych ludzi jest poniżej poziomu i robienie tego byłoby moją osobistą porażką. Kim są te osoby? Moi pracownicy. Rekon i Veigo. Proszę. Porozmawiam z nimi. Zobaczymy, co mają do powiedzenia. Dobra, honor robotnika. Spoko. Veigo. Co panowie wiedzą o sabotażu dźwigu portowego?
Detektywy. Nic. Detektywi. No, prawie nic. Może lepiej ja będę mówił, co? Jak chcesz. Dobrze. W takim razie na samym początku jasno zaznaczę. Nie mamy nic wspólnego z uszkodzeniem dźwigu. Owszem, nie lubimy. Czy jak mi paluchy tak kurwa na myszkę naciskały. Ale spokojnie, dzisiaj nowa myszka. Tak będziemy kosić frajerów Fortnite na streamasze. Uuu, chłopie. Wielkość tej zapłaty i traktowanie nas przez szefową pozostawia wiele do życzenia. Ale na chłopski rozum. Po co mielibyśmy sobie dokładać roboty przy ciągle takim samym wynagrodzeniu? Gdzie byliście w czasie, kiedy dźwig przestał działać? Patrz mi w oczy, jak ze mną rozmawiasz. Skrzynki tachaliśmy. Coś podejrzanie. Pracowaliśmy. Pozostali członkowie ekipy mogą potwierdzić, że nie mielibyśmy nawet kiedy uszkodzić tego dźwigu. Ramona oskarża nas o to, bo po prostu jako jedyni mieliśmy odwagę skarżyć się na złe warunki pracy. Chce się zemścić. To tyle w temacie. Kto według was... Wyglądałem całkiem legitnie. Z tej biednej okolicy ktoś. Tam same podejrzane typy są. Tak, dokładnie. Wielu tamtejszych mieszkańców dla zabawy mogło wykręcić to koło. Albo stwierdziło, że taka część jest cenna na czarnym rynku. Nie wiem dokładnie, jak ci ludzie myślą. No ale nie posądzałbym żadnego z naszych robotników o takie działanie. Najlepiej będzie, jak znajdzie się sprawca. Tutaj go nie znajdziemy. Trzeba iść w plener. Pójdę. Proszę się nie martwić. Bez dowodów nikogo się w tym mieście nie zamyka. No wiadomo, no woda, no dowoda. Sprawcę, nie opuszczajcie Archolos. W razie czego musicie szybko wrócić tutaj do kosza. To jest moje kurwa ulubione powiedzenie na Twitchu. Mamy wynajęty pokój w karczmie portowej. Więc jakbyśmy byli potrzebni, ale tylko tak, C-word. A ja tak. Zakręt stream, rozpocznij stream, witam widzów. No woda, no dowoda. Dobra. Rakon, uważałem się za niewinnych i zdanie dźwięku szkodzi coś z biednej dzielnicy portowej. Na pewno warto to sprawdzić. Nie no, ty jesteś jak chyba... To mogą odejść wolno? Czy ja się przesłyszałam? Nie, nie przesłyszałaś się. I również zostań w mieście, dopóki ta cała sprawa się nie wyjaśni. Słuchaj, skoro zostaliśmy sami, to możemy porozmawiać jak ludzie interesu. To doprawdy nie do pomyślenia, że rozsądni ludzie muszą... Do rzeczy, o co chodzi? Widzisz, tamta dwójka już od dłuższego czasu działa mi na nerwy. Bez przerwy narzekają, podburzają innych robotników przeciwko mnie. Nie są też jakoś bardzo wydajni. Już od jakiegoś czasu chcę ich wyrzucić. Ale potrzebuję ku temu dobrego powodu. Nieźle podburzyli moim pracownikom morale, więc mogą wykorzystać zwolnienie do dalszych partyzanckich działań. A co będzie dobrym powodem? Kiedy udowodni się ich winę, będą musieli zapłacić za wynajęcie ekipy przenoszącej towar. Zażądam od nich takiej kwoty, że w życiu tego nie spłacę. Dobra, Ramona to smata. Dostarcz mi haki na tę dwójkę, a pomogę ci zostać obywatelem tego miasta. O kurwa. A jeśli są niewinni? No ja bym potrzebował winni, zostać obywatelem. Niewinni, trzeba ich ukarać za całokształt. Ta sprawa może być świetnym pretekstem do przykładnego trzepania futerka. Pamiętaj tylko, ale... że do spłaty moich kosztów zostaną prawnie zobowiązani dopiero wtedy, kiedy będziemy mieć mocne dowody. Jak rozumiem, w razie czego mam pomóc tym dowodom się znaleźć? Mhm, ty to powiedziałeś. Pamiętaj tylko, że jeśli zaoszczędzę na robotnikach, to będę miała więcej pieniędzy dla ludzi, którzy dobrze dla mnie pracowali. Jakiś pomysł, co byłoby dobrym hakiem? Jakbyś na przykład znalazł koło zębate przy jednym z nich, zwłaszcza przy tym głupszym. Jak mu tam, Rekon chyba, przydałby się też jakiś świadek. Tych akurat wyjątkowo łatwo znaleźć. Coś wymyślisz. Liczę na twoją inwencję. Dobra. Zobaczę, jak to będzie. Tylko pamiętaj, młody, bądź rozsądny. Warto mieć we mnie przyjaciela. Nie. Bez wątpienia. Do zobaczenia. Nie wiem, czy wiecie, ale Ramona już jest prawnym, kurwa, prawnym tym. Prawnym... nie uczestnikiem, tylko obywatelem więzienia, kurwa. A w życiu nigdy, jebać matę. Ty, a mogę jej opierdolić? Mogę?
Jo, ci kręcę, ja ciągle zapomniałem. Potrawka szybkości, ale fajne. Ja ciągle zapomniałem o tym, że tego, że mogę tu kraść te mieszki. Na trudnym. Czym się zajmujesz? O, przenoszę skrzynię. To musi być wymagające. Nie, to tylko przenoszenie skrzyń. Co w tym wymagającego? Nie próbowałeś szukać jakiegoś lepszego zajęcia? Nie, dlaczego? Wyglądasz na silnego. Mógłbyś chociażby zostać kowalem. Nie mam na to czasu, jestem zajęty. Przenoszeniem skrzyń? No. No, jakbym siebie słyszał. Jakbym kurwa siebie słyszał. Nie wyglądasz jak zwykły robotnik. To obelga? Mam ci dać w pysk czy jak? Nie, chodzi mi o to, że sprawiasz wrażenie, jakbyś znalazł się tu przypadkiem. No tak. Dawno temu byłem nowicjuszem w klasztorze. Potrafię czytać, pisać i znałem trochę wiedzy, a tak poza tym jestem Vejgo. Dlaczego nie zostałeś magiem? Stwierdziłem, że to nie dla mnie. Ciągła praca, modlitwy, pokora. Ewidentnie brak mi powołania. Też kiedyś byłem ministrantem. Ale miałeś tam lepsze niż przy skrzyniach. Co z tego, że lepsze, skoro nie mogłem ich wydawać na to, co mi się żywnie podobało. Wolę dostawać te grosze i przepijać je w karczmie. Jak leci? Będzie leciało lepiej, gdy skończą się nasze problemy z Ramoną. Wredne babsko. Dobra, my to jeszcze załatwimy. Pokaż mnie tu misję, honor robotnika Ramona obiecała mi pomóc, zostanie obywatelem, jeśli znajdę dowody, prawdziwe bądź nie, przeciwko. Pytanie tylko, czy warto z kimś takim współpracować. No oczywiście, że kurwa, odpowiedz mi, że nie. Salem to był ten ziom, którego tu spotkaliśmy? Dawaj najpierw mieszka. Co słychać? Nie masz czasem do zał... Ale no mam właśnie, mam, to prawda. Czyli ja muszę z powrotem zadupcać na brzeg, czyli tam... Nie podoba mi się to, że ja tu musiałem zapierdalać i teraz z powrotem muszę zapierdalać. Winston. Nie chcę z tobą gadać. Słuchaj, Ramona, najpierw wyskakuj z mieszkań, mnie nie wkurwiaj, dzięki. Chleb na piwie. Jak się mają sprawy? Pamiętaj, nie bądź idiot. No oczywiście, że będę. Według twojej opinii. Idziemy u dupcy, ziom, i jak najlepiej dożywocie jeszcze i wpierdolimy. Będzie możliwość okłamania funkcjonariuszy tutaj straży miejskiej. Kurwa, od buta. Nie będzie Ramona pluła robotnikom porządnym w twarz. Nie na mojej kurwa warcie. Marvin, chodź, idziemy wreszcie, zrobimy kurwa coś dobrego. Zabiliśmy niewinną postać. No w sumie sporo rzeczy za Golda chyba zrobiliśmy złego, więc teraz może trochę kurwa odpokutować i raz na jakiś czas zrobić jakąś dobrą misję. Gdzie jestem? Zgubiłem się. Gdzie jestem? Tam jestem. O! O! Application error. A ja nie mam save'a. Fantastycznie. Widzimy się za 20 minut u mnie. Dobra, przyszedłem, to od nowa zapisałem. W sumie to powinienem teraz zapisać, jak już jestem w tej dzielnicy. Kurwa, mój język, ale mu kopa strzelał. Jak już jestem w tej dzielnicy portowej. No nic, ale nie zapisałem, to co? To zapisuję teraz, proste. Jak ja chyba najlepszy kurca internetowy na świecie, co nie potrafi przypomnieć sobie, żeby zapisać i musi to na odcinku robić. Z drugiej strony mógłbym zatrzymać, ale zapytacie mnie, czy to dobrze, czy niedobrze, że tak robię. Nie ma tak, że jest dobrze czy niedobrze, bo z jednej strony jak teraz będzie taka kolejna, nie no, powinienem kliknąć przycisk zatrzymaj, nie wiem czemu mam kurwa opór. Żeby zawsze jak zapisuję, to kliknąć ten przycisk. Jesteśmy w tej dzielnicy portowej, tu mieliśmy podobno znaleźć kogoś, kto potencjalnie mógłby wiedzieć coś o tym statku. I tyle, więc pytamy, ten sobie gra, tu mu ci zapierdolę Gina jeszcze. Pójdź, że jesteś bezdomny, co mnie to interesuje kurwa. Proste. Idziemy dalej, szukamy kogoś, z kim będziemy w stanie... w stanie porozmawiać w jakiś normalny, logiczny sposób i może coś widział i będzie nam w stanie przekazać taką informację. Z tego co rozumiem, to tak to ma wyglądać. Ty coś widziałeś, ty raczej nic nie widziałeś. Nie ma tak, że on coś widział albo nie widział, widzowy. Gdybym miał powiedzieć... Dobra, czy jak ja tu skoczę, to się zabije? Ten kurwa moje szczęście? No to. Ale chuj. No dobra, przeżyłem. Przynajmniej minus full HP, ale przynajmniej zostało przeżyte. Wiedziałem, że tu będą jakieś super rzeczy, zawsze tu są super rzeczy.
Może jeszcze jakaś perła czarna i w ogóle, kurwa, zajebiście by było. No niestety nie. Ale nic nie szkodzi. A jeszcze kanały mamy w tym mieście, kurwa, jak to miasto jest wielkie, jeszcze mamy tyle miejscowości. To będzie naprawdę potężnie długa seria. Już sobie wyobrażam, że to jest około 50 odcinków z tej serii. I to tak bez kapy, 50 odcinków. No myślę, że jak jest 70, kurwa, jak mamy przechodzić te lokacje i wy macie grać ze mną, to oni pisali, że to jest na 60 godzin jakoś rozrywki. 60 godzin razy, no to jest koło tam pewnie 70-80 odcinków, licząc, że każdy to 50-40 minut. Dobra, czy ja muszę szukać jakiejś postaci? O, witam serdecznie. Dawaj, Mieszka. Pokaż mi swoje miło. Towary raczej bym nie chciał od niego kupić. Pancerze ma jakieś nowe? Nie. O, to jest ten stary pancerz, który mieliśmy, ale do pizdy. 25, 15, 25. A ten, co mamy teraz? 25, 15, 25. Ło, panie, dwa razy większy. Chłopie, rybak, słuchaj, może ty coś widzisz? Ej, ty. Widziałeś, albo coś. Chyba nie. Jak... Widziałem ludzi, którym szła sprawniej, ale to ponad moje siły. Co po... Jeśli jesteś... Nie, to już... Wszystko w porządku. Mam gdzie pracować. Super, oni gadają właściwie to samo, tylko innymi głosami. Ty może? Robotnik? Nie. Ktoś tu, kurwa, miał potencjalnie coś widzieć. O ile ja to dobrze rozumiem, tak? Albo coś wiedzieć o tym kole. O! Ty! Duża bryłka srebra. O kurwa, srebrny talerz? Za friko tu leży? To mieli towary, tak? A to dobrze, że je okradłem. Kije w oko. O, jeszcze srebrny puchar, a ja nie podnieś? No oczywiście, że podniosę, no i wszystko. Żebym zaraz się nie wywalił na twarz, bo mam zero hapsów. Albo żeby mi grę nagle nie skraszowała jak poprzednio. Dobra, przeczytajmy jeszcze raz opis tej misji. Uważałem się za niewinnych. Ich zdaniem dźwig uszkodził ktoś z biednej dzielnicy portowej. Na pewno warto to sprawdzić. Z biednej dzielnicy portowej, czyli to nie wygląda jak biedna dzielnica portowa. Biedna dzielnica portowa wydaje mi się, że jest... Tam, gdzie uczyli nas kraść i tak dalej. Czyli jeżeli tutaj nic nie znajdziemy, no to oczywiście udamy się w tamto miejsce. I zobaczymy, czy ktoś z tej biednej dzielnicy portowej faktycznie coś o tym wie. Czy coś na tym statku będzie? Chyba nie. Nie, no raczej nie. Nawet nie chce mi się iść dalej. Coś na tych małych łódkach chyba też nie. No, ty kim jesteś, sumy? A, przewoźnikiem. Jesteś obywatelem, a taki zwykły obywatel nic nie wie, tak? No nie. Mało tu fabularnych ludzi, ja bym chciał z nimi o kurwa, tu co się dzieje? Tu jaka w ogóle ekipa jest, halo? Pracownik dźwigu. O, ty byś się w chuj przydał. Bo ty wiesz, czy ktoś mógł szkodzić. Obywatel, najemnik. Południowy, a to ciekawe. Skąd pochodzisz? Z Wysp Południowych. Myślałem, że jest to oczywiste. Co możesz mi powiedzieć o Archolos? Jest duże, a i tak odnoszę wrażenie, że ludzie ledwo się na tej wyspie mieszczą. Może to kwestia tego, że nastawialiście tu takie ogromne domy. Co słychać? Bywało lepiej. Pogadali. Południowiec, obywatel, strażnik miejski. Kurwa mać, to do tej chyba biednej dzielnicy, bo tutaj widzę nic nie ma, kurwa, ciekawego. Coś tu jest, widzę jakiś sklep do góry, ale czy ja tędy wejdę? Wejdę. Czy jak ja stąd zejdę, to się nie zabije? Nie wiem. A nie, chuj, to nie sklep. Po prostu jakieś mieszkanie kogoś. O, witam. Ja bym se save'nął tutaj. I okradł skrzynkę. Idziemy do dzielnicy portowej. Dobra, wyskakuj z kufra. Nie masz tu czego szukać. Dobra, to ja może wyskakuję, kurwa, z tego domu. Wyskakuj z zapisu, save'a. Odejdź. Dobra, kimniemy się tu tylko, witam. Widzę, że jestem dość mocno za głośno, więc całkiem możliwe, że były przestery. Więc sorry, widzowie. No co, ale przestań, a przestań, chłopie. A przestań. Nie! Ło. Jeszcze by mi miapko okradł, kurwa, i jeszcze raz czytywał. Bo przypadkiem, że nawyki złodziejskie mnie odkusiły, żeby kliknąć już i jabłko ukraść. To jest w ogóle targ.
No nie byłem w tym miejscu. Ale czy tu jest coś ciekawego? No targ jest, no, no. Jest to w miarę ciekawe, no. A, bo tu jest burdel. Okej. Czy my coś na tym targu dostaniemy ciekawego, albo spotkamy jakąś ciekawą postać? Szczerze mówiąc to wątpię, no ale chodźmy, no. Może ktoś tu ma jakąś... A, bo tam dalej też jest ten targ. Tam dalej są przecież te łodzie robią. Udamy się tam kiedy indziej. Mimo tego, że tu jesteśmy, bo jest 25 minut odcinka, a ja bym chciał chociaż kurwa dzisiaj skończyć tą misję, ten wątek chociaż. A tak czuję, że moglibyśmy nie dokończyć tego wątku, który dzisiaj zaczęliśmy. A ja lubię kurwa zacząć i skończyć. A nie, pierdolę głupoty, właśnie nie lubię. Właśnie lubię zaczynać i większość rzeczy kurwa tak sobie jakoś 15 projektów mam naraz i pracuję nad nimi. Gadam głupotę, ale przynajmniej się staram, okej? Musimy iść w tą stronę, żeby dojść do dzielnicy portowej. Ja tak, nagrywam Gothica, streaming, jeśli chodzi tylko i wyłącznie o YouTube'a. Darkest Dungeon, Rewind, Crab Game i Survivio. To są projekty, które mam zaczęte w montowaniu, zacząłem montować i kurwa nie skończyłem i tak się, tak se są. Obywatel. Ty nic nie wiesz. Osiłek? Mam dużo spraw. Okej, panie Osiłek. Kurtyzana? Najlepszą oczy. No widzę, że chyba się nie dogadamy, kurwa. Biedak? Ej, ty. Czyś mi tu pomoże z tą misją, czy nie? O! Co wiesz o uszkodzeniu jednego z dźwigów portowych? O. Pierwsze słyszę. Okej. Ty może? Co wiesz? Pierwsze słyszę. Okej, okej. Ale już mamy jakby trop. Dobra, dobra, idę. Mądra decyzja. Czy mamy jakieś, jesteśmy w jakimś odpowiednim miejscu, w którym mogę kogoś zapytać o coś? To już jest jakby postęp. Czego tu? Fajny domek w ogóle, nie? Jest taka klitka, ale fajna. Bor. Hej. Może ty wiesz coś? Co wiesz o uszkodzeniu jednego z dźwigów portowych? Co miałem nie słyszeć? Ramona nieźle się zdenerwowała, bo nie ma jak szybko towaru wyładować. Z tego co wiem, robotnicy też nie są zadowoleni z dodatkowej roboty. Miałbym zignorować tyle problemów, które w naszym kochanym mieście mnożą się szybciej od orków? Chodziło mi raczej o to, czy znasz szczegóły tej sprawy. Na przykład, kto uszkodził dźwig. O, to już są informacje płatne. Jeśli masz monety, Bor będzie miał szczegóły. Pewnie znaleźli A15? Może być te 15 golda. Bardzo miło. Nawet nie ma się sensu bić. A więc interesuje cię sprawa całej afery. Sprawa jest dość skomplikowana. Bo przy dźwigu przez cały dzień kręci się mnóstwo ludzi. Trudno wskazać kogoś jednoznacznie. Teci... W takim razie podaj mi najpewniejsze typy. O. Cóż, z tego co wiem, to niejaki Alder z dzielnicy Biedoty nie jest jednym z robotników Ramony, a jednak kręcił się przy dźwigu jakiś czas temu. Nie widziałem go od tego czasu, więc więcej ci nie powiem, ale myślę, że powinieneś z nim porozmawiać. Gdzie go znajdę? Pochodź wśród tych zniszczonych chałupin. W końcu znajdziesz. Powodzenia. Okej. Okay. Alder. Coś takiego, coś na A. Spoko. Na pewno my się znajdziemy. To mają te jakby te, ta dzielnica ma takie... Jak będziesz chodził prosto do tyłu, w sensie idziesz i później idziesz w lewo. Nie kurwa, ja to tłumaczę jak kompletny idiota. Tu w lewo, później prosto, w prawo, to w końcu znajdziesz na pewno tego chłopa. O, to mi... O kurwa. A tu co się odjebało? Zwłoki. O! O co chodzi? No ktoś się wkurwił strasznie. A on spadł z mur? Nie wiem co tu się stało. Co tu się kurwa odpierdala? Podejrzany typ? Chyba was... Co? Halo? Jeszcze ten zajebane sterowanie z tego Gothica, co nie mogę kurwa skręcić i uciekać, tylko muszę się z nim bić, biegam kurwa jak debil w prawo i czy tam w lewo. Dobra, już otrzymam, żeby nie było. Bo tu się szybko ładuje. Kurwy jebane mi zasadzkę będą robić. Ale z 20 ich jest. Co zrobisz? Trzeba ich taktycznie ograć. Wypierdalasz. Odłóż broń
Jakie kurwa odłóż broń? Ty jesteś pijany jakiś? Jakie odłóż broń, kurwa? Podejrzany typ, ale... Wreszcie coś się dzieje. Nieźle, że ja w ogóle w nie tych strzelam, ale chuj. Jeden pad. Drugi pad. Odłóż broń. Dobrze. Trzeci pad. Czemu niby przestępstwo zgłoszone, jak mi... Ale to jest moja wina, że biedak z jakiegoś kurwa powodu zaczął mnie napierdalać, bo nie rozumiem. Dobra, już mam kurwa... Już mam tyle przestępstw ogłoszonych, że w sumie mam to w pizie. Podejrzany typ, w końcu to spłacimy. Chyba, że się okaże, że ja nagle muszę zapłacić 8000 golda, to się wtedy chyba zesram. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. No czy... Co? Odłóż broń. Wreszcie. Teraz będzie za... Odłóż broń. No odkładam. Widzisz, to nie było takie trudne. Czemu wszyscy mnie atakują? O co chodzi, kurwa? Co tu się stało w tej grze? Halo. No jak niczego tu nie znajdę, jak tylko jednego przeszukałem na pewno. Kurwa, nie na postać, tylko nie jak życie, tylko wyskakujesz z fantów. O, podejrzany typ. No. Za to się odjebało, jeszcze tego śliskorękiego zacząłem napierdalać jak pojebany. Z jakiegoś powodu i mam przestępstwo. Mam nadzieję, że nie będę musiał płacić 1000 golda w pewnym momencie. Chodź tu, ty. Śliskoręki. Chwila. Mam cię. A kto to jest? Przecież kto to jest do kurwy jebany, jakiś śliskoręki? Dobrze, że przynajmniej masz jakieś złoto. Czy jest naprawdę za wcześnie? Czy jest naprawdę za wcześnie, ja nie kumam, co tu się odjebało? Czy nagle wszystkie randomowe postacie zaczęły się ze mną napierdalać? Począwszy od podejrzanych typów, kończywszy po biedaków i jeszcze po drodze jakiś kurwa śliskoręki. Halo? Nie no, teraz to się wkurwiłem. Teraz to... A, ja wiem, śliskoręki to był pewnie złodziej, którego miałem dopaść. No dobra, też się jestem w stanie skumać. Co? Otóż broń, kurwa, was rozpierdolę. No chodź tu, ty podejrzany typ, co ty odpierdalasz? No i wszystko, jeden podejrzany, dobra. Odłóż broń. Ale wypierdalaj z tym obywatelem. Odłóż broń. Odłóż broń. Jesteś ścisko. Ogłuchłeś? Odłóż tę broń. Widzisz, to nie było takie trudne. Ja nie rozumiem, o co chodzi. Przysięgam, że ja nie rozumiem. I to jest zbugowane pewnie, tak? No bo w innym wypadku nie mam pojęcia. Mała burza ognista to jest coś, co chce rzucić tego śliskorękiego zajebanego. Twoją magią. Śliskoręki, słuchaj, chodź tu. No proszę, jednak blisko. Można. Cyk. Czemu nagle przy... No! Przestań, puść! Zostaw te sterowanie zajebane. Przecież to się można, kurwa, udusić. Przestań, a weź przestań, ty daj spokój. Nie bezdomny, nie chcę bezdomnego bić. Ewakuacja do góry. Dobra, mamy taktyczną zajętą pozycję, kurwa. Coś... Co ja strzeliłem do chuja? Czemu ja strzelam w biedaczkę? Co tu się... Dobra, widzowie, otrzymam wam, bo coś czuję, że to mamy. Tak, tak. Dlaczego ja... Dlaczego nie mogę jebanego śliskorękiego sfokusować? Mogę wiedzieć? Pyk, teraz. Czemu ja mu tak mało damage'a z tego kurwa magicznego zaklęcia zajebałem? Czemu ktoś mnie bije? Przecież to śliskoręki jest, bandyta. Jaki obywatel? Z pięści mnie napierdala, obywatel. Ale parkour na kurwę. Gdzie wy jesteście? Wypierdalas. Nie no. Nigdy więcej nie próbuj się ze mną to mierzyć. Jest kurwa jakiś żart. Ta gra jebana. To jest żart. Dobra, to trzeba na mózg porobić. Widzisz, to nie było takie trudne. Na początku rozjebałem podejrzanych typów jakiegoś obywatela, który chciał mnie skroić i zabić. I teraz tak, to teraz w sumie może szkielet stworzył. Nie jest taki głupie. Mała ognista burza nie zadaje kurwa nic. Fala ognia pewnie zada takie samo nic jak ta mała burza, ale ustawię sobie to na 5 i gdyby to nie wyszło, to tworzę szkielet pod 6.
I tak przygotowane składniki rzucam na tego. A nie mogę rzucić, bo najpierw muszę z nim pogadać. Na tego ślisko rękiego zajebanego. I teraz tak, fala ognia najpierw, spokojnie, taktycznie, taktycznie, taktycznie i pyk. Ślisko rękiego. Bam! Dobra, nic mu się. Moje przestępstwo z jakiegoś powodu zostało zgłoszone, a ja z jakiegoś powodu spadłem i ja z jakiegoś powodu zaraz rozpierdolę ten komputer w pół. To nie było. Dobra, widzowie, oczywiście, że trzeba patrzeć pozytywnie na życie, więc spróbuję ostatni raz i później mnie rozpierdoli coś. Mokry, wściekły wilk, tłuszczoch. No to są te postacie, które miałem zgarnąć. Dobra, dobra. Słuchajcie, ostatnia próba, tworzenie szkieletów, 5-6. Trzymaj się z dala ode mnie, pyk, z twoją magią. 5. I aha. Dobra, w pizdzie mam to. Będziecie... Mam to gdzieś. Co tu się dzieje? I teraz bym rzucił... Muszę to zrobić. Szybko! Nie mam many! Fala ognia, tak... I wszystkich, kurwa, zgarnę 30 osób. Nie no, dobra. Nie wiem, kurwa. To już mi się odechciało wszystko. Już jebać tego ślisko rękiego, nie mam z nim szans. Jestem za słaby, mam za słabą zbroję, chłop mnie one-shotuje, czytuje gierkę i po prostu jebać. Potem nagrodę, idziemy szukać i robić tą misję, którą zaczęliśmy w ogóle na samym początku. Ale Kongo dzisiaj na jebanym odcinku. Ale dobrze, przynajmniej coś się zadziało ciekawszego, niżeli tylko chodzenie, gadanie i robienie tych misji. Przynajmniej jest jakaś zadyma. Chociaż nie będę ukrywać, że minus, kurwa, plus 99 zdenerwowanie. Statystyka została podniesiona. Mam nadzieję, że nikt się nie wkurwi, że ja ich okradam, bo wtedy to ja się wkurwię. Zaraz wezmę, okradnę ich i będzie tak. Zgłoszone przestępstwo. Się rozpierdoli wtedy. Jeszcze obywatela zabiłem, ale to widzę, że znikł z jakiegoś powodu, ale już dobra. Idziemy szukać tych zajebanych tych. Tego zajebanego gościa, którego mieliśmy szukać, ja nawet nie wiem, jak on się nazywał. Alder. Musimy znaleźć jakiegoś Aldera. Obywatelka. Nie, obywatel. Nie. A tu co się dzieje? Ej ty, podejdź tu na chwilę. Nie wyglądasz mi na ostatnią ofermę. Powiedz mi, nie chciałbyś może dać komuś po mordzie i dostać za to kilka złotych monet? Co to za ofertę? Przyjmuję ofertę. Sprawa jest prosta. Mam tutaj mały magazyn. Aha! Przyjacielskie pojedynki dla mieszkańców. A no to pewnie, że tak. Jesteś zainteresowany? Przyjdź wieczorem. Z pewnością znajdzie się ktoś, z kim będziesz. No tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Dobra. Oczywiście, że tu przyjdziemy. Dzielnica pięści. Fajne. Podoba mi się to. Oczywiście, że tu będziemy. Dobrze wiedzieć, gdzie to miejsce się znajduje, bo wcześniej o nim tylko słyszeliśmy. Na pewno porobimy tu i będziemy się napierdalać. Natomiast teraz to ja bym znalazł tego Aldena. Ardena. Ktoś na... I wypełnił tą misję, żeby dzisiaj ją chociaż skończyć. Biedaczka, obywatel, biedak. Nie. Obywatel, nie. Obywatelka, nie. Obywatelka, mam nadzieję, że tu znajdę tego chłopa. Obywatelka, biedak. Proszę. Bym tu nie biegał w kółko, kurwa, i się... Widzę cię, ślisko ręki, mam nadzieję, że mi nie opierdolisz. Ja mam tylko 90 golda w ogóle? Aż nie mało. Biedak, obywatel, obywatelka. I ocie chruper, no, drzwi. Nie da się otworzyć. Biedaczka, obywatelka. Obywatel, tam się nie da iść. Myszka mi na chwilę przestała działać. Nie mogłem skręcić. Dobra, to jest ten chłop przed nami. Ja mam takie przeczucie, kurwa. Czuję to po prostu. Ciężko mi określić, czym to czuję. Znaczy, dobrze wiem. O, no i wszystko. Oj, pogadali. To jest jakiś magazyn, co tu jest? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Jak się ten chłop nazywa jeszcze raz? On się nazywa Alder. Ryz robotnikiem, kręcił się ostatnio przy dźwigu portowym. Muszę go znaleźć gdzieś w dzielnicy biedoty i zapytać, czy nie wie czegoś o sabotażu. No i oczywiście, że szósty raz to sprawdzę. Alder. Alder. Ja to dopiero co przeczytałem imię, już zapomniałem. Alder. Nie mam pamięci do imion jebanych. Alder, ja mówię, ja normalnie sam się nie wiem, jak nazywam czasem. Tak, imię i nazwiska. Jehu. Witam, o wreszcie, kurwa. Byłeś ostatnio widziany przy dźwigu portowym. I?
został uszkodzony. Wiesz coś o tym? A co niby mam wiedzieć? Jak go naprawić? Nie jestem rzemieślnikiem. Nie znam się na dźwigach. Przede wszystkim to powiedz, gdzie jest koło zębate, które ukradłeś. Kto ci napchał takich głupot do głowy? Jeśli będziesz tak ufny, to ludzie zaczną cię wykorzystywać na wszystkie możliwe sposoby. Nie mam teraz czasu na odświeżanie czyjejś pamięci. Nie wygląda jak ktoś, jakiś koks. Pamiętaj, że jestem otwarty na propozycję. No ja też, no przypierdolę ci po prostu. No jak przestępstwo zostało zgłoszone? Gdzie mam save'a? A pierdolę to, wiecie ile ja się... Dobra, będę płacił kurwa 600 tysięcy golda, nie obchodzi mnie to. Już mi się nie chce kurwa zapisywać i szczytywać po 15 razy. No chciałem mu tylko pamięć kurwa. Wiecie, pomóż mu, żeby przypomniał sobie kilka ważnych i istotnych spraw w życiu. A ty żeś konfitura jest 60, wiesz? O panie obywatelu. No jeszcze, dobra. Taki sposób chyba ci się spodoba. A i owszem, nie będę narzekał. I tak, to ja uszkodziłem ten dźwig. Jednak, dlaczego to zrobiłeś? Należy do osób, które nie przepadają za Ramoną. Zabranie tego koła było, powiedzmy, żarcikiem. Przez ten żarcik nie tylko Ramona ma problemy. Oddaj mi je. Średnio mi się podoba ten pomysł. Ale wiesz, możemy ubić interes. Dasz mi trochę złota i je przyniosę. A może... A co powiesz na to, żebyś mi je oddał, a ja nie wydam cię straży? O. A jaki masz dowód, że to ja uszkodziłem dźwig? Będzie słowo przeciwko słowu. Nic mi nie zrobią. Samej części też nie znajdą. Dobrze ją ukryłem. Oj. Udław się. Bardzo dziękuję. Zaraz wracam. Co mu dałem? W tym kufrze? Domu ukrył? Proszę, koło zębate. Tak jak mówiłem. Mam nadzieję, że to jedyna rzecz, jaką wy... Tak, spokojnie. Sorry. Co teraz? Zaniesiesz je straży? I powiesz, skąd je masz? Tak. Pójdziemy gdzieś zabezpieczyć ci plecy. Wrób Aldera. Oskarża o sabotaż kogoś innego? No nie, no. No. Nie, ale pójdziemy gdzieś zabezpieczyć ci plecy. No. Oczywiście. Zawsze trzeba gdzieś się pofatygować. Jak żeby inaczej? Takie życie. Przykro mi. Chodźmy. Prowadź. No z tych dwóch opcji to najbardziej bym w kurwa... tego. Tą laskę kurwa wkręcił. Jej nie pomagał, ale mi zapłaci. Plus to on zepsuł, to on tego. Chociaż tamta laska to jest szmata. Ale co? Gol zarobiony, przestępca wrzucony do pierdla. Mission wypełnione. Proste. Ja lubię strasznie wykonywać te misje. Szkoda, że niestety nie było innego jakby wyboru końcowego tej misji. I nie dali mi opcji też wrobić tamtej laski. Bo jeżeli by była, to bym to zrobił. Nie wiem i... No nie wiem, żeby była taka opcja, że mogę sobie trzy opcje wybrać. Tak niestety mogłem tylko jedną, ale no dobra. Znaczy jedną, dwie. Wrobić niewinny gości, albo wrobić gościa, który faktycznie jest winny, więc... Myślę, że decyzja zapadła tak zwana słuszna. No co robisz, idziesz kurwa, czy nie? Hej, ty! Hej, pomału! Tam są koszary! No i co z tego? To z tego, że zaczynam podejrzewać, gdzie mnie prowadzisz. Nie próbuj mnie oszukać! Zjadłem zęby na takim donoszeniu i podpuszczaniu. Dobra, idziesz do pierdla. Chwalić. Hej, hej! Każdy orze jak może. Gadaj, do kogo idziemy. Może go znam i będę mógł sam się zabezpieczyć przed strażą. Pomyślałeś o tym? Idziemy do niejakiego Bora. Idziemy do niejakiego Sellera. Prowadzę cię do znajomego, który ma chody w straży. Znajomy, który ma chody w straży. Ty mnie masz za idiotę? Zmywam się! No i co teraz? Ja mam zrobić. A misja zakończona? Już jest? Co? Nie, co się stało? Jak ta misja się nazywała?
No to nie był obywatel, ani dzielnica pięści, więc... Halo? Jak się kurwa zmywasz? A gdzie tu są te postaci, z którymi mogłem gadać? Ja mam koło zębate. Co tu się kurwa dzisiaj dzieje? Czy ja jestem jakiś pijany? Jak się ta misja nazywała? W ogóle. Chcę ją sprawdzić, czy ona się zakończyła. Co się kurwa dzieje? Jak? O, ja już nic z tego nie rozumiem. Ramona oszukuje i jest jędzą. Tylko Vego twierdzi, że możemy mieć przekichane. Niech tylko ci durni strażnicy każą mi zapłacić za cokolwiek, to nie ręczę za siebie. Obyś tylko tego nie pożałował. Życzę powodzenia. Jak ty i... Ten proces sądowy zamienia się w coraz większą farsę. Ramona fabrykuje kolejne dowody i przekupuje ludzi, żeby udawali świadków. Strażnicy chyba zdają sobie sprawę, że wszystko jest ustawione, ale prędzej czy później ta cholera dopnie swego i będziemy musieli z Rekonem zapłacić za tamtych robotników. Szkoda, że ci się nie udało, ale i tak dziękuję, że próbowałeś. Niestety tak bywa. Życzę powodzenia. Nie. To się kurwa dzisiaj nie dzieje. Dzisiaj jest jakiś najbardziej chaotyczny dzień na świecie. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurwa mać, byłem zmutowany, kiedy to wszystko mówiłem. Dobrze, że chociaż misję dotrwaliśmy do końca. Jak widzicie, znamy finał tej akcji. Prawdopodobnie będą musieli płacić i trafią do pierdla sadek. Mam nadzieję, że wam się podobał taki odcinek. Nie wiem, co się kurwa dzisiaj dzieje, że jest tak kurwa chaotycznie. Ale no, na jakiś sposób chciałem powiedzieć, że był ciekawy. Niestety będę musiał to wrzucić do montażu i wyciąć wam te minuty, w których byłem zmutowany. To były tam 2-3 minuty, więc nie jest najgorzej, tylko to pożegnanie. Strasznie dziwny dzień, kurwa, dzisiaj. Strasznie dziwny dzień. Możecie zostawić lajka, wpaść na Twitcha, tam poddymiamy. Zobaczyć rewind, to wszystko macie w opisie. Tyle. No to co, jeszcze raz. No był chaotyczny, ale na jakiś swój sposób dzisiaj wyjątkowy, więc tyle. Widzimy się jeszcze później. O 16 pewnie. I tyle. I wesołych świąt wam życzę. Bo dzisiaj 24. Miłego dnia, miłej nocy. I co nie ma, także odcinek był dobry albo i niedobry. Kurwa, chaotyczny. Nawet nie mogę teraz zatrzymać nagrywania, bo nie mam myszki. A przestań.